Na podwórku przy ulicy Ruskiej 46 we Wrocławiu powstaje ekologiczny mural, podaje portal wrocław.pl. Dzieło wykonane przez artystkę Ewę Ciepielewską jest namalowane na powierzchni 135 m kwadratowych farbami zawierającymi dwutlenek tytanu, które pochłaniają zanieczyszczenia powietrza. Według danych producenta mural jest w stanie zneutralizować zanieczyszczenia równe emisji 28,5 samochodów. Jak podaje portal WhiteMed, studenci z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu stworzyli materiał, który ma być alternatywą dla plastiku. Bioplastik jest połączeniem m.in. octu, gliceryny i wody. Dodatkowo jest elastyczny i można z niego stworzyć opakowania na żywność czy torby na zakupy. A co najważniejsze, jest łatwy w biodegradacji. Francja jako pierwszy kraj na świecie jest o krok od wpisania ekobójstwa do kodeksu karnego, podaje portal TVN24. Ekobójstwo definiowane jest jako przestępcza działalność człowieka, która narusza lub niszczy ekosystemy, szkodząc zdrowiu lub dobrostanowi ludzi lub zwierząt. Za przestępstwo to będzie groziła kara do 10 lat pozbawienia wolności i do 4,5 miliona euro grzywny. Jak podaje Świat OZE, 12 czerwca w Sobótce ruszył rajd dla klimatu. Łączna trasa wynosi ponad 3000 km i prowadzi dookoła Polski. Celem jest popularyzacja roweru, ale także zwrócenie uwagi na skutki ocieplenia klimatu i zanieczyszczenie środowiska plastikiem. Trasa podzielona jest na 15 odcinków, a w rajdzie może wziąć udział każdy.